każdym momencie, codziennie wieczorem. Postara się przeanalizować ten miniony dzień, czyli gdy kładziesz się do łóżka, już po prysznicu, po tym oczyszczeniu, przemyśl cały ten dzień, kiedy coś miało na ciebie negatywny wpływ. Oczyść się z tego, z tym postanowieniem, że ten nowy dzień będzie jeszcze lepszy i jeszcze piękniejszy. Te obce wpływy, czyli wiadomości, media społecznościowe, te wszystkie rozmowy z innymi ludźmi, to jest bardzo łatwo rozpoznać. Gdy twoje myśli wędrują do jakichś sytuacji, do jakichś miejsc, do jakichś ludzi, to znaczy, że coś obcego ma na ciebie wpływ. Pojawił się jakiś impuls z zewnątrz, wkroczył w twoje pole energetyczne poprzez twoją wrażliwość, twoją delikatność. Ten impuls wszedł do twojego otoczenia i teraz musisz rozpoznać, jeżeli on jest pozytywny, to zostaje, a jeżeli jest negatywny, wyrzucasz go na zewnątrz. Jeżeli jednak krok po kroku nauczysz się tworzyć te bariery ochronne, lustro, światło, tarczą ochronną, to będzie dokładnie tak, jak o tym mówiliśmy wczoraj. Pamiętasz to przesłanie po 69. rytuale dla Matki Ziemi, gdzie te czarne wilki próbowały zbliżyć się do mnie i mnie ugryźć, zatruć, ukąsać. I to światło, które jest w tobie, będzie cię chronić. Czyli pracuj nad tym, by twoje słońce wewnętrzne było czyste i świetliste. Ta czystość serca. W każdym momencie, gdy podejmujesz jakąś decyzję, zastanów się, czy jest to zgodne z tobą, czy jest to zgodne z twoim sercem, czy też wynika z jakiegoś obcego wpływu. Czy jest to akcja zgodna z twoim sercem, czy jest to reakcja, czyli coś przyszło i ty reagujesz na tą energię. To jest dokładnie ten moment, gdzie poprzez twoją wrażliwość, nadwrażliwość, twoją delikatność można mieć bardzo zmienne nastroje, bo wystarczy, że pójdziesz gdzieś do supermarketu, spotkasz się z jakimiś ludźmi, coś zobaczysz i nagle pojawiają się negatywne myśli, negatywne emocje. Poprzez twoje jasno widzenie, jasne odczuwanie, te wszystkie antenki wyłapują również energię globalnej świadomości. Czyli ty nawet, gdy jesteś w twoim własnym domu, wydaje ci się, że jesteś w bezpiecznym miejscu, może być tak, że te fale przechodzą przez ściany, ty nagle wyłapujesz jakieś obrazy i powoduje to negatywne odczucie, smutek, zwątpienie, zniechęcenie, jakiś brak ochoty. I gdy coś takiego się pojawia, wzbijasz się w górę, pamiętasz, o tym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, i patrzysz, skąd pojawia się ta energia. Czy ona wychodzi z głębi twojego serca? Nie. To jest obcy wpływ. To jest jakaś złapana informacja, jakaś złapana fala, która w tym momencie zatruła cię od wewnątrz.